herbat, kakao, soczek, czy co tam chcecie. Ja swój napitek już mam. O, w ogóle pokażę Wam kubek. Patrzcie. I zapraszam Was na podawędkę, a dzisiaj będziemy rozmawiać o bajkach. O moich ulubionych bajkach z dzieciństwa. Wybrałam takie top 10 swoich ulubionych bajek, bo jakbym miała wybrać więcej, to by się ta lista no raczej, no może nie kończyła, ale miałaby dłużej niż 10. Więc postanowiłam sobie odpuścić takie dobranocki jak gumisie, smerfy, muminki, które bardzo lubiłam, ale są, wiecie, znane, lubiane ogólnie, powszechnie, więc myślę, że nie ma sensu o nich mówić. Tak samo odpuściłam sobie kreskówki, rodem z Cartoon Network i tak dalej. Takie Pinki Mózg, nie wiem, Flintstonowie, Atomówki i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy naszą listę. Kolejność jest przypadkowa. Numer 1. Popularna do dzisiaj seria, kultowa seria o magicznych wojowniczkach. Jak się spojrzycie na bluzkę, to już wiecie, o co mi chodzi. O. Bo jest to oczywiście Czarodziejka z Księżyca. Siadałam przed telewizorem razem z siostrą, oglądałyśmy sobie Czarodziejkę, po czym bawiłyśmy się razem, odgrywając Sailorki. Oczywiście siostra, jako ta starsza, była u Sagi, a ja brałam sobie Merkury. Tak, Merkury była w ogóle moją ulubioną Sailorką w dzieciństwie. Później, jak sobie zrobiłam rewatcha Sailorki, to polubiłam Saturn. Tak, Saturn to jest miłość. Później Merkury. A, taka mała dygresja a propos starszej siostry. Jak grałam w Mario na Pegasusie razem ze swoją siostrą, to zgadnijcie, to zawsze był Luigi. W ogóle kiedyś widziałam takiego mema, gdzie był właśnie obrazek Luigiego i podpis w stylu: jeśli kojarzysz tą postać, to jesteś młodszym z rodzeństwa. Podpisuję się pod tym wszystkim. Przechodzimy do numeru drugiego, ale zostajemy dalej w temacie magicznych wojowniczek, a raczej jednej wojowniczki, bo tym razem mamy tylko jedną bohaterkę. No, zaczyna się typowo. Zwykła dziewczyna znajduje jakieś zwierzątko, pomaga mu, później dostaje od niego magiczny przedmiot, z którego pomocą zamienia się w piękną wojowniczkę. Zwykła dziewczyna zgadza się. Znajduje zwierzątko i mu pomaga. Też się zgadza. Dostaje od niego magiczny przedmiot. Jak najbardziej, tak? Zamienia się w magiczną wojowniczkę w pięknym mundurku. Nie tym razem. I teraz ciekawe, czy ktoś wie już, o czym mówię. Numer 2. I to Yukino, Peach Girl, Ton de Burin. Czyli po polsku po prostu Super Świnka. Tytuł mocno skrócony, jak widać, jak słychać. Ale mieliśmy wersję tłumaczoną z wersji amerykańskiej. Tak samo dostaliśmy też opening tłumaczony z wersji amerykańskiej. A szkoda, bo jak posłucham japońskiego, to jest zupełnie inny i według mnie fajniejszy. Małą świnkę znam, dzielną superstar, to kreskowy hit. Idealna przed na blasku dnia, byś zobaczył ją w mig. Super, super king, super, super king, super, super king.
taki wiecie, taki amerykański. Przywodzi mi na myśl takich amerykańskich superbohaterów, ale nie pasuje do super świnki. No, ale o co chodzi? Jest sobie Karin, uczennica, bodajże gimnazjum. Ona sobie w drodze do szkoły znajduje chore zwierzątko. Jak się później okazuje, to jest po prostu głodne. Więc ona pomaga, ale później daje jej magiczną buderniczkę. I za pomocą tej buderniczki i zaklęcia Babi Bubę Borin zamienia się w super świnkę. To raczej nie jest marzenie młodych dziewcząt, żeby zamieniać się w świnie. Nawet jeśli ma super moc, to nadal zamienia się w świnkę. Taką, wiecie, różową, drobiutką świnkę. Z pelerynku, bo jest super świnką. Jakby tego było mało, to oczywiście jej crush zakochuje się w śwince. Znaczy, wiecie, no to i tak jest ona, nie? Ale, no, on nie zakochuje się w niej jako normalnym człowieku, tylko jako świni. On nie wie, że to jest ona, bo oczywiście standardowo to ona nie może zdradzić swojej tożsamości. Przedstawiłam ją trochę tak słabo, ale według mnie to jest była jedna z lepszych w sumie anime tego gatunku. No bo w sumie, pomyślcie, jest taka inna, taka nietuzinkowa, nie? Nie zdarzają się raczej takie bajki, w których zamiast zostać taką magiczną wojowniczką, piękną, nie jak niczym czarodziejka z księżyca, zostajesz świnią. Zostajesz z magicznymi mocami, jesteś świnią. Jesteś na takim rowerku, ona miała taki rowerek chyba jeszcze. Jesteś świnią na rowerku w pelerynce po prostu i co? Raczej nie jest marzenie każdej dziewczyny, nie? Więc pomysł na pewno mieli fajny. Polecam. Szkoda, że nie da się jej obejrzeć. No chyba, że ktoś umie szukać i ktoś znajdzie. Super, super pink. O, właśnie. Jak się przemieniała, to mówiła: ogonek i ryjek są moim orężem, prawdą i rozumem zło przezwyciężę dzięki mocy planety Big. Trzeba sobie wziąć kilka herbatki. Numer 3. Jedna z bajek, którą oglądałam na kasecie VHS. Miałam nagrane na kasetach VHS i gotowałam ją po prostu setki razy. Bardzo ją lubiłam. I jak pytałam swoich znajomych, to mało kto ją kojarzył, więc jestem ciekawa, czy wy ją będziecie znać. A tytuł to Leśna Rodzina. Kto zna teraz, ręka w górę. A co chodziło w tej bajce? Bajka miała tak. W każdej bajce było jakieś dziecko, które miało jakiś tam swój życiowy problem. Typu, nie wiem, inne dziecko było niestarne, inne dziecko miało... No, nie dogadywało się z młodszym rodzeństwem. I te dzieci we śnie były zabierane do magicznej krainy, w którym do takiego domku, w którym mieszkał sobie jakiś taki, nie wiem, drwal to chyba był. I w tym domku były takie malutkie drzwi prowadzące właśnie do tej leśnej krainy. I ten drwal zmniejszał te dzieci zaklęciem. Zaklęcie brzmiało: stanie się mniejszy, jeszcze mniejszy, malusieńki. I te dzieci się tak, wiecie, zmniejszały, tak żeby mogły przejść przez te maciupcie drzwiczki. No i sobie przechodziły do tej krainy, tam mieszkały sobie jakieś takie różne zwierzątka. No i tam dziecko odbywało tą swoją przygodę, która mu pomagała na ten jego problem. No oczywiście antagonista też był. Nie? Nawet kilku antagonistów, można powiedzieć. Główny antagonista to był nietoperz Pagbat. Był jeszcze jakiś krokodyl, ale jego imienia nie pamiętam i co on dokładnie robił. I była jeszcze rodzina lisów, którzy takie, no, wredni, takie, co wiecie, lepiej liskom uchodzić z drogi, nie zadawać się z liskami. Leśna rodzina, niechaj na...
Jedźmy tam, gdzie dzień spotyka noc, a każdy z nas tajemnic pozna moc. Numer 4. Popularna, znana bajka ze wschodniej granicy. Wilk i zając. Tak, Wilka i zająca też miałam nagraną na kasecie, więc też ją katowałam razem z siostrą. No, chyba po rosyjsku. Nie miałam jakichś tam napisów czy lektora, bo no, ale to nie przeszkadzało tak naprawdę. Zresztą myślę, że nu zajec, nu pagadi to jest już taki tak znany. Nie wyobrażam sobie słyszeć tego inaczej. W ogóle nu pagadi to chyba znaczy, tak dosłownie to chyba znaczy no poczekaj, czyli no zajec, no poczekaj. No nie, nie brzmi jakoś tak, ale nu pagadi to takie brzmi, nie? Co nie? Więc no, wilka zająca chyba nie muszę przedstawiać. Myślę, że chyba każdy go zna. Jest sobie wilk, jest sobie zając. Wilk próbuje złapać zająca. I tam mają te swoje przygody, nie? Ale bardzo fajna bajka. Bo to w ogóle fajna ścieżka dźwiękowa. Już to po rosyjsku oczywiście, nie? Ale te piosenki mi się strasznie podobały, nie? Na przykład dajesz sobie jakimś, nie wiem, to jakieś świąteczne przedstawienie. Królik w przebraniu Mikołaja. Wilk wbija jakieś tam, taka, wiecie, pani Mikołajkowa. I zaczynają tańczyć po prostu i śpiewać. Wilk próbuje w międzyczasie złapać tego zająca, nie? Zając mu ucieka. No, ale fajnie, nie? Zobaczcie sobie zresztą. Ando ka, mamajka, blisadzi, wyjadzi, a! Nie Dzied Mroz, nie Dzied Mroz, nie Dzied Mroz, pogodzi! No, w dodatku dla dziecka to Wilk i zając też był, też był śmieszny trochę, ze względu właśnie na ten rosyjski język, bo no, o ile rosyjski to nie jest twój język ojczysty, brzmiało trochę komicznie, nie? Nie, wiecie, więc to budę drach ciebie dach, ciebie dach. Drach ciebie dach, ciebie dach! Albo jak wilk zmienia się, znaczy zmienia, jak wilk udaje żółwia i mówi chiripocha, to znaczy żółw. Tylko, że dla niewprawnego ucha to nie brzmiało jak chiripocha, tylko brzmiało jak cipocha. Nupagadi. Kto? Chiripocha. Kto? Numer 5. Mój mały pucyk. Tak, My Little Pony. Ale nie te pucyki. Nie. Zdaję sobie sprawę, że te mogą się podobać, mieć swoich wielu zwolenników. Aczkolwiek ja wyznaję wiarę tylko w jedne kucyki. Moje kucyki, na których ja się wychowałam, wyglądały tak. My little pony, my little pony, all in a twinkling spring is here. My little pony, my little pony, when did all the leaves and grass appear? Where there were snow drifts, now there are no drifts, nor is the sky overcast. My little pony, my little pony, winter is over at last. Przyznacie, że wyglądały zupełnie inaczej, co nie? Więc po prostu byłam przyzwyczajona właśnie do tych kucyków, więc jak dali te nowe, to dla mnie to były po prostu no nie do przyjęcia. Za bardzo takie dziwne dla mnie. No ale nie obrażając, bo oczywiście wiem, że wiele osób te nowe kucyki lubi i ja to całkowicie rozumiem. No ale ja po prostu się wychowałam do tych starych, przyzwyczaiłam się do ich wyglądu i nie mogłam się przestawić na inne. O, i ta bajka miała w ogóle fajne piosenki. Posłuchajmy sobie fragmentu na zachętę. Why do they always have to tell me I'm wrong? Why must they make me feel I just don't belong? If they don't like the way I sing my own song, I'll go it alone. Co? Fajne? Jak jesteście zainteresowani, to naprawdę zapraszam do obejrzenia, do zapoznania się ze starymi kucykami, bo warto, naprawdę warto.
numer 6. Numer 6, kolejna bajka, którą miałam na kasecie. Miałam dużo z tych bajek w ogóle tutaj podanych. Miałam na kasecie, na kasetach i je wałkowałam po prostu po setki razy. Dlatego też są moimi ulubionymi, bo je po prostu oglądałam przez całe swoje dzieciństwo. Więc numer 6 to jest film animowany Blinky Bill. Tak. Po prostu to było chyba Psotny Miś Koala. Ta bajka miała jeszcze to do tego, że wszystkie postacie były rysowane, animowane, a tło, las i tym podobne były też jakby żywe, nie? Takie filmowe bardziej. Ogólnie bajka taka dosyć fajnie poruszająca właśnie problem wycinki lasów, zwierząt i tym podobne. Taka pro-eko, można powiedzieć. Numer 7. Kochana moja bajka Disneya, czyli Piękna i Bestia. Bardzo lubiłam główną bohaterkę, bo główna bohaterka bardzo lubiła czytać, a ja bardzo lubiłam czytać też. I numer 8 to jest kolejna bajka Disneya, Śpiąca Królewna. I zawsze była ta scena, jak Maleficent zahipnotyzowuje Aurorę już w pałacu. Jest ta melodia taka... No, posłuchajmy lepiej. Ta melodia zawsze mnie tak przerażała, w sensie jak oglądałyśmy razem z siostrą, to się bałyśmy tej melodii i jak jedna drugą chciała jakoś nastraszyć, to po prostu zaczynała nucić tą melodię i to działało. Naprawdę, bałyśmy się nawet samego nucenia tej melodii. No, w ogóle z tego, co czytałam tu na YouTubie, to w komentarzach, to dużo osób pisało, że bało się tej melodii, więc nie byłyśmy jedyne. Numer 9. Papaj. Tak. Bajka o marynarzu, który ma swoją narzeczoną, Olivia Oil. Olive Oil. Po prostu imię dla kobiety bardzo fajne. No ale ona tą narzeczoną musi co chwilę walczyć z jakimś tam piratem. Brutus? Brutus się chyba nazywał? Jakoś tak. Nieważne, w każdym razie musi o nią walczyć. No ale robię sobie dobić mięśni, siły, wigoru, to wcina sobie szpinak. Tak. I szpinak daje mu moc, daje mu siłę. Nie wiem, oni chyba chcieli tą bajką zachęcić dzieci do jedzenia szpinaku. Innego wytłumaczenia nie widzę. Takie wiecie, że nie jest szpinak, w ogóle, jeszcze papa sobie nie jest szpinak, on sobie wciągnął ten szpinak przez fajkę. No więc wciągnął sobie ten szpinak przez fajkę. Robił się silny, jak gumie się po soku z gumijadu. Po soku z gumijadu, czy wikingowie po magicznym wywarze. I numer ostatni, 10. Z bajka, którą w sumie najmniej pamiętam z tych wszystkich podanych. Aczkolwiek musiałam ją podać, bo kojarzyłam, że ją właśnie oglądałam dużo. Też ją mam właśnie na kasecie. A tytuł to Troskliwe Misie. Miały sobie misie, które miały na brzuszkach znaczki dotyczące tego, o co się troszczymy, nie? No, jakoś, nie wiem, tu jakaś tęcza, to jakieś tam chmurki, więc nie pamiętam tak naprawdę. No. Myślę, że to koniec na dzisiaj. Jestem ciekawa waszych ulubionych bajek. Jak chcecie, to napiszcie o swoich ulubionych bajkach w komentarzach. I do zobaczenia. Pa!